Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem zapraszam Was na film z kontynuacji pracy nad sufitami. Dokładnie teraz będę zajmował się ścianą szczytową, a co potem to zobaczymy. Zapraszam do oglądania. Coś tam już zrobiłem. Pierwsze kroki, jeśli chodzi tutaj o te ściany szczytowe. Na spokojnie sobie robiłem, że tak powiem, tutaj sam nie nagrywałem tego specjalnie. Chciałem się skupić, a ten temat był dla mnie bardzo trudny tutaj z tą ścianą, bo sporo rzeczy tutaj się nałożyło naraz, że tak powiem, ale już coś tam mam wykonane i chciałem Wam właśnie tutaj to zaprezentować. Ogólnie tą tutaj z tym wiązarem, to już z tą ścianą szczytową już dawno się o nią martwiłem, tak, bo 2 lata temu praktycznie te wiązary wylądowały na dachu, już nie pamiętam dokładnie, na ścianach, także pierwsza sprawa to było właściwe ułożenie tego wiązara i tam się już kopsnąłem chyba właśnie o grubość płyty GK. Jakoś tak, więc on był troszkę bardziej wysunięty tutaj w moją stronę niż być powinien. I trzeba było nadrabiać grubością tynku na tej ścianie. Co widać, jakie to jest grube. Troszkę tu porobiłem. Płyty udało mi się przykręcić, folię mi się udało najpierw przykleić. Przykręcanie płyt nie okazało się jakieś specjalnie trudne. Miałem troszkę pomoc, bo powiedzmy wykorzystałem tutaj to, co już miałem zrobione. Najpierw przykręciłem sobie te płyty tutaj od dołu, miałem taki wystający tutaj winkielek, na którym po prostu kładłem te płyty i no było mi lżej trochę, bo nie musiałem się tak z nimi siłować. Tutaj musiałem dokleić 2 fragmenty płyty GK. To sobie przetarłem tamtą ścianę, która była pod spodem, przeszlifowałem XPS-em, tutaj też tak samo XPS-em przeszlifowałem z obu stron, wkleiłem to na klej gipsowy Dolinanidy T, bardzo szybko wiąże, macie jakieś 10 minut maksymalnie, to jest już naprawdę, to było maksymalnie 10 minut na nałożenie i na ustawienie tej płyty. Tutaj na krawędzi tu mamy połączenie w sumie płyty, która znajduje się na stelażu, powiedzmy, drewniano-aluminiowym, bo tam są też te drewniane elementy, do których płyty akurat nie są przykręcone, ale są tak wsparte na nich. I tutaj jak przykręcałem płyty na wkręty, tutaj przykleiłem, to zrobiłem przekładkę z tej taśmy, którą tutaj mam zrobioną, założoną, czyli tą taśmę do połączeń ślizgowych. Nie wiem, czy to jest poprawne. Gdzieś tam starałem się coś, jakąś informację wyczytać, jak to powinno być właściwie połączone, bo temat jest ogólnie trudny. Tu mam ten sam temat, czyli ściana murowana i płyta GK. I tutaj, tu musiałem trochę tynku zedrzeć, żeby jakieś tam płaszczyznę w miarę uzyskać. I też robiłem tutaj, tu mam taśmę, tutaj robiłem przekładkę z tej taśmy do połączeń ślizgowych. Uzupełniłem trochę klejem od górnej strony tej taśmy, powiedzmy, od wierzchniej strony. Powciskałem i tutaj od spodu uzupełniłem uniflotem. Tu akurat dużo uniflota poszło, bo miałem taką przerwę, powiedzmy taką, no tutaj było taka ze 3 cm grubości musiało iść tego uniflota i właśnie robiłem go, po prostu wciskałem go, poczekałem aż wyschnie trochę, tam powiedzmy warstwa jakoś 1,5 cm, następnego dnia znów tam, jak sobie robiłem tutaj jakieś połączenia, mi zostawało, to tutaj wrzucałem na tą ścianę aż do czasu, aż pacą mogłem, o kurczę, do czasu aż pacą mogłem jechać po płycie i po murze i uzyskiwałem w miarę tam równą linię. Aż pod samą taśmą dojechałem tak naprawdę tą ślizgową i
Wtedy mogłem już jakby obciąć tą taśmę. Obciąłem tą taśmę ślizgową na równo z murem, na równo z płytą. I na koniec zaaplikowałem tutaj Uniflota, już po całości przejechałem, więc nie wiem, czy to jest dobrze, bo ostatecznie i tak zostało to połączone, ale może na cienkiej po prostu takiej, na cienkim fragmencie, na krótkim fragmencie wąskim. Także przesmarowałem to Uniflotem i wkleiłem taśmę amerykańską. To sobie kupiłem tą taśmę właśnie między innymi do wykonania tego połączenia, ale także do wykonania właśnie narożników. Także jakby ktoś szukał, to akurat dzwoniłem do tej firmy, która jest dystrybutorem tego, tych taśm. I tak, mam taśmę czerwoną, to czerwone takie ma linie, która jest do połączeń właśnie płaskich i do narożników wewnętrznych. To też wykorzystałem w gospodarczym do zrobienia jednego narożnika wewnętrznego. I mam taśmę pomarańczową, która jest przeznaczona właśnie do narożników zewnętrznych, no i do połączeń płaskich też, ale bardziej też do narożników zewnętrznych. Ona jest sztywniejsza. Ona jest sztywniejsza niż ta tutaj taśma i chyba trochę też grubsza właśnie, między innymi dlatego, że jest grubsza, to jest sztywniejsza. Także drogie to są produkty. Myślę, że tak, no tak trzeba liczyć, że metr takiej taśmy kosztuje 4 zł, więc sporo. Ale tak, wykonałem tutaj narożniki, narożnik właśnie zewnętrzny i tutaj tak samo ten narożnik to jest właśnie z tej taśmy wklejony. Tutaj zastosowałem zwykłe aluminiowe kątowniczki takie do płyt kartonowo-gipsowych, czyli te takie 25x25. Także udało mi się to jakoś tam wtopić w miarę równo, nie jest idealnie, ale jest w miarę równo, także oko nie cierpi jak na to patrzy, więc no nie ma tragedii, jest dobrze. To tak, na taśm, też na narożniki wkleiłem taśmę, tą flizelinę wkleiłem, gdzieś tam podejrzałem u majstrów, którzy podejrzeli u kogoś tam, nie pamiętam, żeby właśnie wkleić ten tą taśmę w tą flizelinę na narożnik, żeby podczas szlifowania nie docierać się do tam do narożnika. Zobaczymy jak to wyjdzie, jestem ciekaw. To tak, zrobiłem już Q1 i Q2 po całości, tylko tutaj na ścianie jeszcze nie mam Q2. Na dolnej części tego połączenia z taśmą amerykańskiej. Okej, okay, to mam połączenia porobione, wkręty porobione. Nie wyszło mi to idealnie ogólnie. Gdzieś tam powiedzmy, że jest jakaś buła, mała taka centymetrowa buła. Ale chyba nie będzie tego widać. Ja wiem, gdzie to jest, więc powiedzmy, że jestem w stanie bardziej zwrócić uwagę. Ale ogólnie to jest w porządku. Co tu jeszcze? Zastanawiałem się w ogóle, jakie zrobić połączenie między tą ścianą szczytową a sufitem. No i ostatecznie wymyśliłem sobie, że zrobię tutaj połączenie ślizgowe. Tu z daleka, z dołu i tak nic nie będzie pewnie widać. Jak tam akrylem jakimś sobie uzupełnię kiedyś. Także tutaj, co istotne, po przyklejeniu, po przykręceniu tych płyt, po zrobieniu Q1, jak, może nie po zrobieniu Q1, ale jak wypełniałem tutaj te połączenia właśnie na Q1, to musiałem sobie przykleić tą tutaj folię, żeby mi za bardzo nie przeszkadzała i nie odbijała masy, którą tutaj wciskałem. Ostatecznie i tak mi tą masę wycisnęła trochę, więc zdzierakiem wyszlifowałem sobie Uniflota. Papierem ściernym nie dało rady tego zrobić po jednym dniu nawet. Także musiałem to zedrzeć dzierakiem, ale bez problemu mi się to udało. Powiedzmy, że ze 20 minut poświęciłem na całą tą ścianę, na te dwie krawędzie, które tu są, na skosy. A dalej to już prosto, nie? No to tak jak pokazywałem wam wcześniej, jak robiłem wklejanie flizeliny, zatapianie i Q2 już Atlasem GTA. No dobra, pochwalę się wam. Pewnie będzie widać, a zobaczę sobie na podglądzie.
Ale myślę, że będzie widać, że banan jest mniej więcej na połowie tamtej wnęki. Także i to taki całkiem spory, bo aż o centymetr odchodzi mi tutaj właśnie dołem. Ale nie wiem, gdzieś tam musiałem ten stelaż trochę przekosić i tak wyszło. Ale nie przejmuję się tym już za bardzo, bo za dużo już z tym nie zrobię. Jak już przekręciłem płytę, zobaczyłem, że jest banan, no to cóż. I tutaj też taki ciekawy temat. Najpierw zdzierałem tynk u góry. Zrobiłem to szlifierką starczą do betonu. Mega szybko idzie. Także ten tynk nie jest wcale taki super, jakaś taka skała czy coś. Może tak pod ręką to jest, czy tam jakby czymś uderzyć, ale pierwszą warstwę jak zedrzecie, to potem możecie sobie łatą na przykład przerównywać, przekaszać to i ten tynk się zdziera. Także ja tak właśnie zrobiłem, czyli zewnętrzną warstwę zdarłem za pomocą właśnie szlifierki, a później przykładałem sobie poziomicę i jechałem po płycie, bo do płyty się chciałem zrównać, także jechałem po płycie i zdzierałem sobie tynk, który mi tam gdzieś zawadzał. Także ostatecznie i tak musiałem użyć czegoś do wygładzenia tej ściany, do wyrównania jej, Chciałem to zrobić uniflotem, bo jego już się nim potrafię obsłużyć dosyć fajnie, ale nie miałem tyle uniflota, bo już mi się worek skończył akurat, także miałem kupionego MPK, tego Knauf MP75. To tego nie pokazywałem, bo sam się też uczyłem tego robić i to akurat skorzystałem tam z filmu Poddasza szpachlowanie. Tam też możecie znaleźć filmik, jak się taką dużą ścianę szpachluje całą, a ja tutaj tylko taki fragment wykorzystałem, właśnie sobie wyszpachlowałem. I jak sobie zobaczycie, powiedzmy, że tutaj o, to jest jeszcze dołek, ale to jest już tyle, co nie jest, no praktycznie to już spoko wygląda, nie? Więc mówię, co najwyżej to jeszcze pacą wezmę sobie uniflota i jeszcze podjadę, żeby tutaj zjechać tą krawędź. Ale udało mi się to doszlifować w miarę fajnie, więc jestem zadowolony. Ogólnie jestem zadowolony, powiem wam. Myślę, że będzie ok, że uda się tutaj jakąś taką w miarę, powiedzmy, płaszczyznę uzyskać. Cieszę się, że udało mi się połączyć tą ścianę z kartą gipsem, bo tego się obawiałem najbardziej. No i w sumie tyle. Dobra, taki przedługi wstęp. Ale chciałem wam streścić to, co tutaj robiłem chyba ostatni tydzień. No i dobra, a dzisiaj chciałbym się tutaj zająć tym sufitem. Też wczoraj właśnie poświęciłem tutaj troszkę czasu, żeby tą folię przygotować. Połączyłem się z zakładami, które powystawiałem wcześniej, także mam super to zrobione. To, co nie powiedziałem na początku tam, to poprawiałem jeszcze te profile CD pionowe, tak żeby one w miarę szły pod sobą, tam gdzie jest możliwość, żebym miał miejsce, gdzie zakończyć płytę. Nie wchodzą mi tam 120 płyty, muszę każdą płytę tam dociąć odpowiednio, także jest tutaj troszkę więcej docinania, ale da się to wszystko zrobić. Thank you.
przykręciłem jeszcze jeden fragment. Ja na dzisiaj już zmykam do domu popracować. Jutro będziemy kontynuować. Tutaj dokręcę sobie u góry fragment, trójkąt i pokażę Wam później, jak tutaj sobie poradziłem z przykręcaniem płyty bez podparcia, bo tutaj już nie bardzo mam się jak zaprzeć od spodu płyty. Także jutro będę pokazywał dalej. Póki co, tak jak tu widzicie, przejścia tutaj, krawędzie płyt robię takie same po obu stronach, żeby się zgadzały, także tam mamy przyciętą krawędź, tu mamy oryginalną, tu jest przycięta, tu jest oryginalna, także następna znów będzie oryginalna i pewnie cięta. Taką muszę sobie zrobić podstawkę, żeby móc tą płytę oprzeć. Teraz tak, tą stroną. Już mamy 150 na 101 taki kawałek. Właśnie.
Tutaj obok już miałem ciasno mega, bo te płyty mi tutaj przeszkadzają, ale poradziłem sobie też z podnośnikiem. W sumie jakbym miał takie dwie fajne tyczki, fajniejsze niż te może, to też by było spoko, no bo jakaś tam półeczka by się zrobiła i by dało radę przykręcić. Teraz zostało mi tam taki trójkącik, powiedzmy, wrzucić ostatni, będę miał już tu gotowe. I jeszcze tutaj dwa fragmenty wrzucam i widzimy się na koniec tego tutaj mini etapu. Ekstra to wygląda, co? Mega mi się podoba. Dokręciłem jeszcze brakujące wkręty. I teraz sobie tutaj prowizorycznie zobaczę. Prowizorycznie, normalnie zobaczę sobie, jaka jest tutaj ta, no, pion, czy jest jakiś, nie? Tak jak, no, tam na początku mówiłem, że to była moja pierwsza konstrukcja, jeszcze do tego z elementami drewna, więc no, zobaczymy, ale raczej będzie ok. Jak tamta wyszła ok, strona, to ta też powinna być dobrze. Może nie idealnie będzie, ale będzie dobrze. Na razie nic nie widzę dziwnego. Dobra. Dwójeczką sprawdzimy. Okay. Tutaj jest wgłębienie na płycie. Ty, no fajnie, kurde, powiem wam. Powiem wam, że jest dobrze. Nie no. Bajka. Jestem zadowolony. Tam musiałem obciąć kawałek. Będę musiał przeszlifować tam. Bo tam mi coś prężyło na płycie i mi pękła na krawędzi. Tam widać, że tu tam podnosi. Bo dotąd jest... no... Tutaj też nie mogę patrzeć, bo to krawędź jest, ale no nie ma tragedii. To długi był element, więc tutaj mogło się coś tam przychylić lekko i może tak jest. Tutaj jest dołek lekki względem góry, ale tego nikt, założy się, że nikt tego nie zobaczy. Tu, no to dołek, bo tu łączenie jest, nie? Także tutaj dołek akurat, ale to jest równo. Bajka, ale jestem zadowolony. Powiem wam, że stresowało mnie to od 2 lat, czy ja tą ścianę dam radę zrobić. Dobra, fajnie. Dobra, 3 wkrętów nie trafiłem, więc je zalepiłem tym izowerem. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? No, czasem nie było gdzie się kręcić do... tu na dole. Znaczy nie, tu było gdzie się kręcić, ale ja zapomniałem wyznaczyć wkręt, gdzie są profile i już nie chciałem ściągać tej płyty, więc przykręciłem się po prostu dołem do jednego z profili UD. No i tyle, bo tu środkiem idzie drewno, więc wiązar, więc nie można się kręcić, ale tu jest tyle wkrętów już, że to po prostu i tak nic nie dałoby za bardzo. A dodatkowo drewno jest wciśnięte jakby wewnątrz ściany, więc ono ani nie prężyć nie będzie, ani nic takiego. No, dobra. To tak, ja tam przecieram sobie u góry z rusztowania i jeszcze zdążę obskoczyć wszystko gruntem. Tutaj zwłaszcza tą krawędź, którą będę musiał wstępnie wypełnić. I już jutro, bo dzisiaj już jadę do domu popracować, jakieś śniadanie zjeść, także będę działał dalej. Dobra, słuchajcie, to był już chyba długi odcinek z tym moim takim wstępem na początku. Trochę tutaj ponagrywałem, także zabieram się zaraz za gruntowanie, a w następnym odcinku będziemy
lecieć z tematem dalej, czyli Q1 i Q2, przygotowanie pod głodzenie. Dzięki, cześć.